Dobrze, to Paweł już dotarł, możemy zaczynać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Wojciech Kaźmierczak, będę miał przyjemność i zaszczyt poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Przedstawię naszych gości. Gość specjalny Paweł Kukiz. Pawła przedstawiać nie trzeba. Pomysłodawca, inicjator akcji zmieleni.pl. Pan profesor Tomasz Kaźmierski, który któremu bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ pan profesor przyjechał do nas aż z Wielkiej Brytanii. Pan profesor głosuje w Wielkiej Brytanii, zna ten system z autopsji, z własnego doświadczenia i opowie nam, jak to działa. Pan doktor Zdzisław Ilski, politolog. Za pewnie jakiś miesiąc czy dwa wyjdzie książka pana doktora poświęcona w dużej mierze właśnie systemom wyborczym. Także pan doktor zawodowo się zajmuje tą tematyką. Pan Mariusz Wis, wieloletni działacz Ruchu Obywatelskiego na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Chciałem też przedstawić pana Artura Michalskiego, naszego gospodarza, dzięki któremu tutaj w tej sali możemy się spotkać. I za chwilę pana Artura jeszcze poproszę o kilka zdań powitania. Ja powiem jeszcze tylko tyle. 30 sierpnia Paweł zadzwonił i powiedział, że ma pomysł, jak te okręgi jednomandatowe wypromować, wprowadzić w życie. Dwa dni później powstała strona internetowa zmieleni.pl i spotykamy się tutaj dzisiaj 6 tygodni po uruchomieniu strony internetowej, kiedy mamy na tej stronie właściwie 100 tysięcy podpisów zebranych, 97,590 osób się podpisało na naszej stronie, blisko 70 miejscowości, w których odbyły się spotkania, zawiązują się struktury lokalne. Myślę, że nikt nie spodziewał się, że tak szybko ta akcja się rozwinie i to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, no jest duch w narodzie. Widać tutaj po tym, że państwo tutaj tak licznie się stawili. Jednak są obywatele w Polsce, którzy się interesują tym, w jaki sposób to nasze państwo jest urządzone i są na tyle świadomi, że kierują tę swoją aktywność i uwagę na rzeczywiste rozwiązania ustrojowe. I druga kwestia, ten postulat jednomandatowych okręgów wyborczych rzeczywiście niesie ze sobą taki potencjał. Potencjał, ponieważ jest postulatem, który jest w stanie zjednoczyć Polaków o bardzo różnych poglądach politycznych w imię społeczeństwa obywatelskiego. Ja już nie będę przedłużał, o tym będziemy sobie później mówić. Poproszę jeszcze pana Artura tutaj o kilka zdań powitania. Witam wszystkich, dzień dobry. W zasadzie nie mam nic więcej do dodania, z wyjątkiem tego, że wybrano Łódź, dlatego że jedni mają dalej, inni mają bliżej, no ale nikt nie ma tak daleko jak powiedzmy no, z Gołdapi do Bogatyni. Wszyscy mają jakoś tak w miarę do nas, do centrum. Także w imieniu gospodarzy witam wszystkich, mam nadzieję, że będziecie czuli się bardzo dobrze. Cześć. Dziękujemy. Dziękujemy Łodzi. No i oddaję głos gościowi specjalnemu Paweł Kukiz. Dzień dobry. Dwie sprawy. Po pierwsze przepraszam za to kilkunastominutowe opóźnienie. Średnia prędkość wyszła mi 48 km na godzinę, a i tak nie jestem przekonany, czy jeszcze jestem posiadaczem prawa jazdy. Tak to mniej więcej wygląda. Druga sprawa, bardzo proszę pana prezesa Wojtka o nieużywanie przymiotnika specjalny gość. Ja przyjechałem tutaj, mam nadzieję, do swoich, czyli do ludzi, z którymi łączy mnie i których nas wszystkich łączy, chęć wyjścia z tego
quasi-feudalnego systemu, czyli z takiego podziału na warstwę klasy, kasty panów i chłopów pańszczyźnianych, bo tak to mniej więcej w tej chwili w naszej ojczyźnie wygląda. Jestem jeszcze, mam w sobie jeszcze więcej entuzjazmu i chęci do działania po wysłuchaniu wstrząsającego exposé wczoraj pana premiera i tych kolejnych obietnic. Takie odnoszę wrażenie, że w ogóle jest coraz ładniejszy pan premier. I też mnie to tak podbudowało. Ja nie mam przygotowanego jakiegoś szczególnego przemówienia, nie chcę tutaj ani się mądrzyć, bo są znacznie osoby znacznie mądrzejsze ode mnie i siedzące, że tak powiem, w temacie. I ja o sprawach, ty też powiedziałeś, Wojtek, o tym, że 30 sierpnia wpadłem na pomysł. Nieprawda, ja na pomysł wpadłem w momencie poparcia Platformy Obywatelskiej, ponieważ to była jedyna partia w Polsce, która w sposób taki bardzo jasny, wyraźny mówiła o konieczności zmiany systemu ustrojowego, by te słynne cztery postulaty, cztery razy tak, przypomnę państwu, oni nie chcą tego za często przypominać. To były te cztery pytania. Czy jesteś za wprowadzeniem, czy jesteś za zmianą ordynacji na ordynację jednomandatową? Drugie pytanie, czy jesteś za zmniejszeniem liczby posłów o połowę? Trzecie pytanie, czy jesteś za likwidacją Senatu? I czwarte, czy jesteś za zrównaniem podatków CIT, PIT, VAT na poziomie 15%? Potem te 750 tysięcy, zebrano pod tymi postulatami 750 tysięcy podpisów obywateli, a następnie w momencie, kiedy Platforma objęła już władzę, lista, te wszystkie nazwiska zostały zmielone. Jakby cała ta, ja jestem przekonany co do konieczności zmian ustrojowych, zmian systemu politycznego. JOW-y są taką, to jest taki pierwszy krok. Wiadomo, że wprowadzenie ordynacji jednomandatowej wiąże się również ze zmianą konstytucji. Ale od czegoś trzeba zacząć, czyli od przede wszystkim nagłośnienia, od tego, czego nie zrobiła Platforma Obywatelska w ciągu pięciu lat swoich rządów. Mianowicie nie zrobiła absolutnie niczego w kwestii promowania jednomandatowych okręgów wyborczych, w kwestii w ogóle uświadomienia narodowi, jakie istnieją różnice między ordynacją proporcjonalną a ordynacją jednomandatową. Jak już powiedziałem, mniej więcej w 2005-2004 roku bardzo mocno poparłem Platformę ze względu na ten postulat zmian ustrojowych. Potem z kolei dałem się swoim kolegom z NZS-u, bo to są najczęściej moi rówieśnicy, mniej więcej, dawałem się zwodzić jak głupia panienka z obietnicami. Paweł, my naprawdę idziemy w tym kierunku, robimy wszystko, tylko ta wredna opozycja nam przeszkadza. Tu chciałem przy okazji powiedzieć osobom, które mają zapatrywania prawicowe, bo na pewno są tutaj bardzo różni ludzie od tych osób o lewicowych poglądach po osoby o poglądach prawicowych. Chciałem jednocześnie przeprosić, mimo że daleko mi jest do PiS-u, ale chciałbym przeprosić wszystkich za te takie bardzo mocne i często nieusprawiedliwione ataki na panów Kaczyńskich. Ja ich po prostu uważałem za wrogów ponieważ oni przeszkadzali właściwie, tutaj taka jest prawda, przeszkadzali we wprowadzeniu tej, w zmianach. Inaczej, odpowiada im ten system, jaki jest i nie widzą, znaczy w tej chwili już jeden, nie widzi konieczności zmian tego systemu. Ja ich atakowałem bezpardonowo, ponieważ w kwestii tych zmian ustrojowych jestem makiawelistą. Z każdym się jestem w stanie ułożyć, z każdą osobą, która będzie dążyła do zmian ustrojowych. Czy to będzie lewicowiec, czy prawicowiec, centrowiec, czy zwolennik Radia Maryja, czy zwolennik Skupa Pieronka. Nieistotne.
Ważne jest, aby Polska postawiła ten pierwszy krok, żebyśmy zaczęli dążyć ku normalności, ku takiemu systemowi, który spowoduje, iż szczególnie młodzi ludzie będą mogli się realizować w Polsce, a nie oddawać swoją wiedzę za bezcen w Wielkiej Brytanii, w Irlandii czy w innych państwach, no, Francji, w państwach o cywilizowanym systemie ustrojowym. Dawałem się zwieść tym obietnicom, w końcu doszło do Smoleńska. Nie będę się nad tym wątkiem rozwodził. W każdym razie Smoleńsk spowodował również to, iż Platforma doszło do nowych wyborów, doszło do wyborów prezydenckich. Prezydentem wszystkich Polaków został wieloletni członek Platformy Obywatelskiej, jedna z czołowych postaci tej partii, pan Bronisław Komorowski. W Senacie również Platforma otrzymała większość. I mamy od pewnego, od dłuższego już czasu jasną sytuację. Mamy dowód na to, że Platforma w ogóle nie jest zainteresowana zmianami ustrojowymi, ponieważ posiadając prezydenta i większość senacką, jest w stanie doprowadzić bardzo łatwo, bardzo szybko do rozpisania referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. Platforma nie zrobiła niczego w tym kierunku. Powtarzam raz jeszcze. Myśmy w ciągu miesiąca zrobiliśmy wspólnie, łącznie z ruchem JOW, łącznie ze Zmieleni i ruch JOW, zrobiliśmy więcej w ciągu miesiąca niż cała Platforma Obywatelska w ciągu 5 lat w kwestii uświadomienia czy jakby promowania idei okręgów jednomandatowych. Na zakończenie, nie chcę się zbyt wiele rozwodzić. Wszyscy wiemy, dlaczego tutaj jesteśmy i do czego dążymy. Chciałbym jeszcze wspomnieć, czy podkreślić fakt, iż tą taką bardzo mocną walkę i zawiązywanie struktur jowowskich, mówię o ruchu JOW, rozpoczął pan profesor Przystawa, przed którym chylę czoła i ja tylko w pewnym momencie wyczułem, że to jest ten czas, ten moment i należy znowu wskrzesić tego ducha, którego na początku dał na pewno pan profesor Przystawa. Niestety teraz stan jego zdrowia jest taki, że nie może uczestniczyć w tym naszym spotkaniu, natomiast ja jestem całym sercem z panem profesorem i to wszystko. Dziękuję.